kochani, dzisiaj jest 8 marca i mamy Dzień Kobiet. Wszystkim kobietom życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że ten dzień będzie dla Was mega szczęśliwy. A ja dzisiaj przychodzę do Was z recenzją kosmetyków. Kosmetyki, które zobaczycie, otrzymałam dzięki wizażu, więc filmik jest sponsorowany i miałam możliwość przetestowania kosmetyków firmy francuskiej Avenue. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Jeżeli chodzi o tą markę, ta marka kiedyś testowała na zwierzętach, od paru lat zrezygnowali z testów, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Myślę, że to jest jedna marka, która jest dobrym wzorcem dla innych firm, że warto przestać krzywdzić po prostu zwierzęta. I dzisiaj opowiem Wam o tej nowej linii Vitamin Active CG. Jest to linia, która skupia takie działania jak rozjaśnienie, nawilżenie, likwidowanie przebarwień, jak i niwelowanie zmarszczek, czyli działa przeciwzmarszczkowo, rozjaśniająco i przeciw problemom związanych z przebarwieniami. Pierwszy produkt, o którym Wam powiem z tej serii, jest to serum. Serum korygująco-rozjaśniające. Jeżeli chodzi o ten produkt, to przede wszystkim plusem jest tego produktu, że jest w szklanym opakowaniu. Ma bardzo wygodny dozownik. Formuła jest bardzo lekka, natomiast sam w sobie ten produkt jest dość gęsty, więc nie trzeba bardzo dużo. Dobrze się wchłania. Jeżeli chodzi o skład, to są takie trzy składniki, które są ważne, które zawiera właśnie ten produkt. To jest witamina CG, niacynamid, który wpływa na niwelowanie przebarwień oraz odbudowuje, regeneruje naszą skórę. Oprócz tego w składzie znajduje się bukachiol, który jest roślinną alternatywą retinolu. Jeżeli chodzi o ten produkt, naprawdę niweluje przebarwienia. Już od pierwszego użytku zauważycie zmianę, że te przebarwienia się robią mniejsze. W dodatku dobrze nawilża, przez co niweluje drobne zmarszczki. Są one mniej widoczne. Jest to produkt wydajny. 94% składu to są składniki naturalne. Mogę z czystym sumieniem Wam polecić, jako jeżeli macie problemy z przebarwieniami. Ja te problemy mam i zauważyłam, że coraz więcej firm stara się sprostać wymaganiom osób, które mają właśnie takie problemy. Naprawdę mega działa i ja jestem zachwycona z efektów. Kolejny produkt z tej serii jest to krem intensywnie rozświetlający. On ma działanie właśnie rozświetlające, niwelujące przebarwienia i przeciwzmarszczkowe. Ogólnie ta seria po prostu, moim zdaniem, razem działając, sprawia, że te przebarwienia po prostu może nie znikają, ale się rozjaśniają. Zawiera on takie składniki jak witaminę CG, niacynamid, tak jak tamten, plus kwas hialuronowy, więc działa bardzo przeciwzmarszczkowo. Rzeczywiście te zmarszczki się robią, te drobne zmarszczki są już mniej widoczne, przebarwienia również, świetnie nawilża, regeneruje nam naszą skórę. Poza tym jest w szklanym opakowaniu, co jest moim zdaniem wielkim plusem. Jeżeli chodzi o wady, to producent mówi, że produkt nadaje się pod makijaż. Moim zdaniem ten produkt się nie nadaje pod makijaż z dwóch powodów. Pierwszy powód, jeżeli macie problemy z przebarwieniami, to większość osób, które takie ma problemy, używa filtrów na dzień przeciwsłonecznych, a tutaj tego filtru nie ma. Druga sprawa to to, że użyłam go pod podkład i pod krem BB. Ogólnie po dwa różne podkłady i każdy podkład i krem BB mi się ważył po zastosowaniu tego kremu, więc używam go głównie na noc. Poza tym, nie oszukujmy się, tu są takie składniki, które mają wpłynąć na to, żeby to przebarwienie zniwelować, przez co skóra jest bardziej wrażliwa na słońce, więc moim zdaniem jest to
super produkt na wieczór, żeby po prostu walczyć ze swoimi przebarwieniami, żeby odżywić, nawilżyć skórę, żeby te zmarszczki były mniej widoczne. Natomiast na dzień polecałabym bardziej inny produkt, który ma filtr i który ten efekt utrzyma i nie pozwoli, żeby słońce ten efekt zepsuło. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to jest to wszystko, były to tylko dwa produkty. Jeżeli macie takie same problemy jak ja, czyli z przebarwieniami, to myślę, że ten filmik będzie dla Was przydatny i polecam Wam po prostu spróbować, bo na przykład u mnie efekt zauważyłam już po pierwszym użyciu. Nie będę przedłużać, życzę Wam, kobietki, miłego dnia i trzymajcie się, kochani. Pa, pa!